serdecznie z tej strony Viper i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie test, recenzję i ogólny opis petardek takich, co się nazywają Grand Yellow, czy jakoś tak? Grand coś tam od Triplexa. Dokładnie nie wiem co to jest, kupiłem to, nie przypominam sobie ile to kosztowało, ani co ma to przedstawiać. Rozpakujmy. To chyba są bączki z tego co widzę. Co nam producent ma do przekazania? Zaraz przeczytam. Powinno być sprzedawane w opakowaniu. Tylko dobrze na wolnym powietrzu. Połóż pojedynczy wyrób pirotechniczny. Widowiskowy na ziemi. I zapal system inicjujący. Na jego końcu oddal się natychmiast. Odległość co najmniej 8 metrów. W przypadku nie... No, nie powiedzą co on zrobi. Ale sami dla sobie za chwilę przetestujemy, również odpowiem takie 3. Jeśli okaże się, że to wybucha, również przetestujemy to na puszce i na butelce. Wielkość tego jest taka sobie. Porównanie do zwykłej standardowej zapalniczki jest takie. Porównanie do petardy Explosive 1 firmy George jest takie. I mam nadzieję, że będzie ciekawy efekt takiego czegoś. Dokładnie nie jestem w stanie opowiedzieć, ile teraz kosztuje, nie pamiętam, ani dostałem paragonu do tej paczki. Zamawiałem. Nie powinno tak być, ale nie dostałem. No, ale ogólnie tutaj są w miarę dobrze wykonane. Jakieś zagniecenia, ale to nie jest raczej tutaj wpływające na efekt. Także zapraszam Was na test. Odpalamy pierwszego bączka firmy Triplex. No, bączek mnie zaskoczył. Bardzo ładny efekt z wybuchem. Dość głośnym. Szacunek. Kolejnego bączka wytestujemy w butelce. Butelkę rozsadziło. Nic nie zostało. Kolejny bączek będzie w puszce. Co zrobiło nam z puszeczką? Ale gorąca. Wyrwało kawałek. Według mnie bączki zasługują na bardzo dobrą ocenę. 7 na 10. Polecam serdecznie. Zwłaszcza, że są niedrogie.